Sejm powołał kolejną komisję śledczą. Nowa komisja zajmie się sprawdzaniem rzekomego nadużywania narzędzia do inwigilacji Pegasus. Nowoczesny system Pegasus pozwala na pełną kontrolę nowoczesnych smartfonów. Technologia wykorzystywana jest przez służby specjalne do przeciwdziałania terroryzmowi i przestępczości. Była w dyspozycji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Według nowej większości parlamentarnej system był wykorzystywany do inwigilacji opozycji za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wyście używali Pegasusa do walki politycznej i wreszcie komisja śledcza w polskim Sejmie to wyjaśni. Na zarzuty odpowiada były wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Wszystkie decyzje dotyczące ewentualnej kontroli operacyjnej wobec kogokolwiek w Polsce zatwierdzają sądy. Dyskredytując możliwość państwa walki z najpoważniejszą przestępczością, szkodzicie polskiemu państwu. Komisja śledcza ma sprawdzić, kto wydał zgodę na zakup Pegasusa, a także czy narzędzie było wykorzystywane zgodnie z prawem. System sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Sprawdzimy, kto był podsłuchiwany. I do tego posłużą nam zeznania pana posła Kaczyńskiego, pana przestępcę Kamińskiego, pana przestępcę Wąsika, pana premiera Morawieckiego, panią premier Szydło. Większość parlamentarna nie zgodziła się, aby w pracy komisji uczestniczyli byli wiceministrowie rządu Zjednoczonej Prawicy. Ostatecznie Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło nowych kandydatów. Największa partia opozycyjna nie uzyskała jednak miejsca w prezydium komisji. My nie mamy nic do ukrycia. Jeżeli są jakiekolwiek znaki zapytania, to oczywiście trzeba je wyjaśniać, aczkolwiek należy przypuszczać, że ta komisja ma być narzędziem propagandy tak naprawdę Platformy Obywatelskiej i ich jej koalicjantów. Pracami komisji śledczej pokieruje poseł Magdalena Sroka, która została wybrana do Sejmu z list PSL-u. W poprzedniej kadencji należała do partii Porozumienie Jarosława Gowina. Przez krótki czas była też szefem tego ugrupowania.